Trzymaj. Dzięki. Chcesz sobie pójść? No nie, już nie świruj mi powiano. Już nie. Kurwa, a czy to mogę sobie gdzieś wpiąć? Noga na nogę nie zakładaj i staraj się po ortalionach, nie, bo to szura, wiesz? Dobra. Dobra, jest wszystko super, tylko... O, dokładnie tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, z tej strony Adam Koźmiński. Witam was w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy piec. Pewnie będziemy ciąć i wywalimy część moich jęków. O, możemy sobie zacznie wiercić. A czy nie będzie widać tak kartki, jaką wyciągasz, coś? Nie. Dobra, nie, wszystko nie, jest spoko, dobra. Spoko. Ale gadam w takim czasie teraźniejszym, czy przeszłym? No okej, okay, no wiem o co chodzi. Tylko łyk wody bym zażył, jeśli bym mógł poprosić o łyk wody. Zaczekaj, tylko weźmy sobie. No dobra. Jeszcze jeden łyk wody. I co, zaczynamy? Ja nie, jak to się to... Tak. Ja jestem aktorem. Generalnie pomysł takich wyjazdów, żeby zmienić swoje naturalne, codzienne otoczenie i gdzieś tam ruszyć w Polskę, pojawił się już bardzo, bardzo dawno temu. Pierwszą płytę z ostatniej ławki już z Białasem przygotowywaliśmy właśnie w takich warunkach. To się działo akurat u mnie na działce. Braliśmy tam nasz sprzęt, który był warty może 812 zł. Kupowaliśmy sobie jakieś jedzenie, braliśmy bardzo dużo ubrań, ponieważ tam było strasznie zimno. Nie mamy ciepłych łóżeczek, ale to wszystkie poświęcenia są tylko po to, żeby nagrywać. No ogólnie ten dom się 3 dni nagrzewał, tam było 13 stopni po 2 dniach grzania cały czas. Nasze studio tam było zrobione z takich... Wspaniała kabina. Opieraliśmy je o ścianę, na to wieszaliśmy kołdrę taką paskudną, starą. Pierwsze wyjazdy myślę, że różniły się głównie tym, że byliśmy na nich we dwóch i co najwyżej ktoś do nas dołączał. Kiedyś dołączył do nas Diox, kiedyś dołączył do nas Kueba, kiedyś dołączył do nas Tom. Musieliśmy jeszcze pisać teksty na kartkach, co jest najgorsze na świecie dla mnie. No i jakoś chwilę po skończeniu płyty Pokój Zero miałem takie wrażenie, że brakuje mi takiego oddechu, że długo siedziałem nad tą płytą, że robiłem ją 2 lata i że dużo siedziałem w szczegółach, w jakichś koncepcjach i tak dalej. I brakowało mi takiego naturalnego flow, że po prostu siadam, piszę, wypuszczam, tak jak to było w jakichś starych czasach. Nawet jeszcze w wywiadzie, którego tam udzielałem po Pokoju Zero, zapowiedziałem, że mam taki pomysł, taki projekt, żeby puszczać kawałki w momencie, jak tylko zostaną ukończone. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie to, ale te 2 pomysły się zbiegły właśnie w sumie przez pandemię. I też trzeba tutaj oddać Macie słowo, że on w sumie rzucił pomysł, żeby zrobić to w pandemię. Zdetonował. Tak powstał Hotel Mafia. Pierwsze przygotowania należały do Sold Out Agencji, czyli do Magdy i dziewczyn. Dostały za zadanie znaleźć odpowiednie miejsce. Ja się sugerowałam tym, żeby przede wszystkim się wszyscy zmieścili i żeby były atrakcje. Chłopakom zależało na tym, żeby to było pośrodku niczego, żeby było możliwie blisko natury. Dogadać się ze wszystkimi, czy mogą akurat w tym terminie. I to się o dziwo udało w miarę sprawnie załatwić. Myślę, że tak jak wcześniej powiedziałam, że pandemia wiele tutaj pomogła, szczęście w nieszczęściu, bo po prostu musieliśmy chyba wszyscy ludzie na świecie zrewidować swoje plany i mieliśmy trochę więcej wolnego czasu, a my ten wolny czas postanowiliśmy twórczo wykorzystać, bo rzeczywiście artysta bez tworzenia, bez muzyki się dusi. Ja byłem project managerem na tym wyjeździe, byłem odpowiedzialny za to, żeby spiąć ten cały chaos w całość. Możemy się pakować do busów i lecimy. Zostaw mi 2 fajki póki co. Także śmiało. Mata jedzie z White'em, więc... No ja byłem odpowiedzialny za dość istotny element całego Hotelu Mafia, za publikację wszystkich treści, które się pojawiały, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie. No i biorąc pod uwagę różne trudności i też skalę całego wydarzenia, no nie była to najłatwiejsza rzecz na pewno do robienia. Co ja robiłem w hotelu? No to jest ciekawe pytanie. Tutaj chyba trzeba zacząć od tego, że czasy się zmieniają i raperzy czy hip-hopowcy, prawda, stają się troszeczkę już jak zawodnicy sportowi, także jadąc na taki wyjazd muszę mieć pełną zbilansowaną dietę. Trzeba zrobić wcześniej pomiary przed wyjazdem, zbadać ich, prawda. No i każdy z raperów miał ułożone odpowiednie makroskładniki na śniadania, na obiady, na kolacje.
Ja zajmowałem się przygotowaniem właśnie tych obiadów. Czasami trzeba było niestety po nich posprzątać, ale tak to bywa, nie? 20 osób w jednym domu, no to trochę się brudzi. Moment zbiórki, pamiętam, że w ogóle chyba byłem zestresowany całym tym wyjazdem, bo jak przyjechałem na parking tutaj do nas pod biuro, to raz, że jeszcze jakoś w ogóle za ciepło się ubrałem i strasznie mi było gorąco, a dwa, że musieliśmy jeszcze zebrać rzeczy z biura, więc lataliśmy po prostu w górę i w dół po schodach. Dzień wcześniej dzwoniłem jeszcze do White'a, żeby go popędzić, żeby przyjechał koniecznie pod biuro, bo mówię, BTO przecież nie wie, że jedzie z tobą i że rusza z Milanówka, więc musisz być w tym miejscu, będziemy wszyscy razem wyjeżdżać. Już dobra, już się zgodziłem, okej, niech tak będzie. Pojechałem rano o 10, 9.50 dzwoni Szyman i się pyta, ty gdzie jesteś? Ja mówię, ty no, jadę do was, nie będę za 10 minut. A on mówi do mnie, to nie jedź, bo nie trzeba. Ja mówię, wiesz, już wtedy się rozłączy. Mówię, nie, czekasz na mnie, nie? Cześć wszystkim, kurwa. A czemu ty się umawiasz na 14 i mnie nie mówisz, że 14? No powiedziałem ci wczoraj jadłeś, ale dopiero dzwoni do mnie, kurwa, Piotr się mnie opierdala. Po chuj mnie ściągałeś o 10. Siema. Co się dzieje? No wkurwiają mnie, stary. Co się dzieje? Zapraszają mnie tu na 10, dzwoni do mnie Szymon i mówi, dobra, ja wyjeżdżam. Gdzie jeszcze nie dojechałem? Na chuj miałem tu przyjeżdżać o 10? Spotkać się z nami? To jest dobry akurat argument, ale kurwa, wracając... White trochę niezadowolony, ale jak się okazało, argument Białasa chyba był poprawny, prawda? Miła bardzo obsługa, dom fajny. Wiesz, też fajnie, że na odludziu, nie? Na takim troszkę w polu bym to powiedział nawet. Bo było takie duże prawdopodobieństwo, że nikt nam nie będzie, wiesz co, nam przeszkadzał. I nie znajdą nas. Brama otwarta, coś tam sobie gadamy, świrujemy. To był nawet ten moment, kiedy BTO robił unboxing kanapki od dziewczyny. Pierwsza warstwa. Druga warstwa. Chłopy przejeżdżają na rowerkach, nie? No wiesz, młodzież jakaś. I tak do mnie, nie? Tak się patrzy na mnie. Mówię, no. Proszę was, chłopaki. Cisza, kurwa, dobra? Ufam wam. Fama poszła. Mam nadzieję, że to nie przez niego, tylko że przez Justynkę wrzucone z tego z vloga. No, na pewno byliśmy przerażeni razem z młodym łajciorem też tego, że będzie prohibicja w hotelu naszym. Jakby do samego końca wierzyłem szczerze w to, że to tak będzie. Dopóki łajcior nie wyciągnął właśnie dwóch butelek Jim Beama z bagażnika i... Myślę, że od 1 do 30 minut, taki jest zakres, kiedy został otworzony pierwszy pojemnik z alkoholem. Pierwszym takim najważniejszym zadaniem było rozstawienie studia. Drugi gdzieś tutaj, tak? No bo to jest nasze podstawowe narzędzie pracy i musieliśmy mieć je jak najszybciej gotowe, bo każdy był też gotowy do tego, żeby zacząć się już pracować. Połowę sprzętu wzięliśmy tutaj z Nobocoto. Połowę sobie domówiliśmy takie rzeczy jak na przykład adaptację akustyczną. Zrobić z nich jeszcze kabinę wewnątrz w ogóle. Aha, no dobra. No, akustyka nie była tam w ogóle przystosowana do nagrywania, także wykorzystywaliśmy do tego materace, właściwie łóżka, wszystko co mieliśmy pod ręką po prostu. No kurwa, zajebiście. No robiliśmy to z 2 godziny generalnie, układaliśmy wszystko i tak dalej. No i zrobiliśmy to, myślę, że jak na tamte warunki i to co mieliśmy, to wyciągnęliśmy z tego naprawdę dobrą jakość. Na całym tym albumie to brzmienie jest takie, słychać po prostu te odbicia spokoju. Na niektórych w ogóle kawałkach słychać, jak ktoś tam coś mówi w tle i tak dalej, ale ja uważam, że to tworzy dodatkowy taki inny klimat. Koza pod żebra! Cheat meal day! Bo je zjadam jak cipkę! We freestyle'ować coś tam potrafię, ale nie będę jeździł na bitwy, no bo zwyczajnie to nie jest dla mnie. Ale jak jest okazja, jest alkohol, jest fajne grono, jest bicik z JBL-ka, no to kurwa, pofreestyluje się, nie? No kurczę, myślę, że gdyby nie freestyle, to nie powstałby żaden numer tak naprawdę na ten album, bo jakby zaczątek każdego kawałka właśnie miał miejsce podczas freestyle'owania, no nie ukrywajmy, każdy po prostu rzucał linijkami przez cały dzień głupszymi, bardziej jakimiś złożonymi. Czasem one są proste, ale czasami też jak się coś wymyśli, wchodzi ci w głowę po prostu i łączy nas coś więcej niż alkohol. Z wielu z nich po prostu rodziły się jakieś ciekawsze rzeczy. No. Spotkaliśmy się tutaj i zebraliśmy w tym jakże przepięknym domu w celu stworzenia zajebistej płyty. Omawiając całą koncepcję wyjazdu, no, czułem się totalnie zestresowany, ale z drugiej strony totalnie dumny z tego, że mogę w ogóle to robić. Podstawową koncepcją, o której myśleliśmy i takim punktem wyjścia jest to, żeby stworzyć płytę z 10 kawałków. To było ryzyko, no, czy faktycznie damy radę dowieźć 2 kawałki dziennie, ale na szczęście okazało się, że się udało, więc no super, widać, że taka system kar i nagród chyba działa po prostu, no bo tutaj dostawaliśmy bardzo szybko nagrodę w
za swoją pracę w postaci opublikowanego kawałka, feedbacku od ludzi, takiej energii, którą nam dawali. I wydaje mi się, że dla wszystkich to było największym takim motorem. Początkowo kawałki miały być tworzone w grupach. Mieliśmy takie założenie, żeby te grupy były codziennie losowane. Losowanie grup wyglądało tak, że z Szymanem wzięliśmy opakowania od Kinder Niespodzianek, wsadziliśmy tam karteczki z nazwami naszych artystów. No i odbyło się komisyjne losowanie, gdzie Johnny i Yahoo losowali na zmianę, tak jak losowanie grup w UEFie. Pierwsza kula, a w niej, proszę Państwa, Adinovac. Pamiętam, że wylosowałem Białasa, wtedy się śmialiśmy z tego, że nie mogę się od niego odczepić. Bracia Kacperczyk zostali rozdzieleni ku wielkiej uciesze wszystkich pozostałych artystów. Rozdzielisz Kacperczyku! Rozdzielisz Kacperczyku! Po prostu, żeby stworzyć coś nowego, żeby oni, jak to mówi Deems, przekroczyli granice komfortu. Wydaje mi się, że to może był dobry pomysł, ale i tak za chwilę do siebie wróciliśmy przez sytuację właśnie z piciem. No widać, że tu jeszcze są jakieś nogi. No, zobacz, mi to wyszli. Przyszedłem do studia tego wyżej niż niżej, nie tego w piwnicy, tylko tego, gdzie tam się większość rzeczy działa. I nagle usłyszałem, że właśnie mamy wrzucać literki, które ułożą hasło Hotel Mafia. Hotel Mafia 2020 chyba miało być hasło. Chcieliśmy już zrobić takie zamieszanie, żeby po prostu dać sygnał ludziom, że nadchodzi coś dużego. To mi się wydawało akurat faktycznie bardzo ciekawe. Oczywiście jakby od razu wiedziałem, że na pewno ludzie sobie ułożą te literki w swoje hasła. Były bardzo różne tropy po tych literkach, co to może być. Taki ulubiony chyba i najczęściej wspominany to Hot Flex Mafia V2. To jak później się okazało, sprawiły, że powstała grupa, która w ogóle bardzo pozdrawiam serdecznie tą grupę, która bardzo śledziła to, co się dzieje i rozkminiała, co to może być i w ogóle też mnóstwo fajnej energii dostaliśmy od tych ludzi, którzy tam się zebrali. Cześć, może zacznijmy od samego początku. Pierwszego dnia, no to wiadomo, stworzyliśmy sobie ten główny kawałek Hotelu Mafia. Mama wychowała mnie tak jak podwórko. No, numer powstawał w Dzień Dziecka, więc chcieliśmy taką energię Dnia Dziecka oddać. Z tego co pamiętam, jako pierwszy jakby nagrałem zwrotkę i chyba już taka była zasada, że do którego numeru bym się nie dogrywał, to zawsze pierwszy kładłem zwrotkę. Czasami najgorszą, czasami najlepszą, ale zawsze pierwszy. No i potem nastał dzień drugi. Mój dzień zaczynał się od małego śniadania. Śniadanie robił wybitny. Jeden z najlepszych kucharzy środkowej Europy i Doliny Delty, Dobry Piotrek. No generalnie gotowanie dla 20 osób nie jest łatwe. Wiadomo, nie wszyscy naraz jedli, no bo jeden wstawał wcześniej, drugi później. Zwykle takimi rannymi ptaszkami zawsze Białas i DJ Johnny. DJ Johnny od samego rana miksował, Mateusz już pisał kolejne teksty. No ja wtedy mniej więcej starałem się zebrać zapotrzebowanie, tak, na śniadanie. Proszę pana, ja byłem od Tbilisi po Rzym. Wszędzie jadłem jajecznicę, ale takiej jajecznicy nigdzie. Jedziemy do Justynki zakupić nabiał i trochę zboża. Wyprawa do Justynki nie była jedna, było ich przynajmniej sześć. No ja zwykle robiłem to z Szymanem, prawda, bo Szyman był gdzieś tam, tak można powiedzieć, moim pomocnikiem w trudnych chwilach, no ale jak widzieliśmy, również zabrał się z nami Jan, zabrał się z nami Beteo. Kupowaliśmy wszystko, co chcieliśmy z Betelakiem, bo Betelak jest traperem i ma w kurwę siana. Wyprawy do Justynki to bardzo spontanicznie, po prostu Dobry Piotrek informował, że taka podróż zaraz się odbędzie. No i ja po prostu byłem bardzo często chętnym na taką wyprawę. Jak zrobić dookoła świata część pierwsza? No powiem tak, no nie jestem jeszcze mistrzem, tak, nie opanowałem tego do perfekcji, ale wydaje mi się, że niektóre z tych podejść, no już tak naprawdę dobrze wychodzą, no wydaje mi się, że nie jest to proste, nie jest, ale nie jest to też trudne, da się tego nauczyć. Znaczy po prostu w dobrym tempie obrócić piłkę. Jak zrobić dookoła świata część trzecia? Jest! Witaj! Mam na drugi wers dopiero dopada w tym refrenie, to jest zajebiste. Jak jechałem po drodze, to wymyśliłem, że chciałbym gdzieś nawinąć taki tekst, że myślę o tobie jak sikam przed sraniem,
No i jak przyszedłem, przywitałem się ze wszystkimi, okazało się, że jest otwarty kawałek, mam dograć wers, kawałek tytułowy. Myślę o tobie, gdy sikam przed straniem. Fajny, przyjemny kawałek, tak. Taki, powiedzmy, bardzo oddaje klimat tego, co się tam działo. Fajną myślą jest zebrać wszystkich i zainicjować kawałek, ale moim zdaniem przyjść z kawałkiem dla reszty, żeby się dograli, też kurwa dobrze. Siadamy i robimy, mówię, no przyjechaliśmy robić numery, dlaczego byśmy mieli nie robić numeru właśnie w tej chwili. Kurde, pamiętam, był jakiś taki śmieszek z Macieja, że nadużywa słowa deszcz w swoich utworach, więc stwierdziłem, że na pochybel dojebiem jeszcze jeden deszcz. I tak powstało to kapuśnia. Musieliśmy stworzyć dwa numery po jednym na drużynę. Podrzuć, obróć, mieszaj, gotuj, są świeżo wyciskane z zakazanych owoców. Wesoło bardzo, no bo miał głupi temat. Więc było bardzo fajnie. Do tego Kacperczuk pierwszy raz rapował. Byłem postawiony w zupełnie innej sytuacji. Zaprowadzili mnie do studia w piwnicy i musiałem robić rap. I teraz jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Uważam, że było fajnie. Bardzo fajne doświadczenie. Yeah, podrzuć! Jebać wodę! O. Daj mi mleko kokosowe! Ja byłem chyba w zespole tym, który stworzył piosenkę Biorę się w garść, jeżeli dobrze pamiętam. Stwierdziliśmy, że zrobimy kawałek o masturbacji, ale nie miał być cringe'owy, więc zrobiliśmy to w przenośni. Sam numer nie jest tylko o tej czynności, tylko również o po prostu życiu, czyli braniu się w garść po każdej porażce. Chociaż czasem chciałem żyć, kiedy upadam na dosyć. Bo ludzie pisali nam, że to jest piękna piosenka, że zmienili pracę po usłyszeniu tej piosenki. Odmieniamy ludzkie życie po prostu. Numerami o waleniu konia. Chcesz koksu? Chcę być pod kontrolą rządu światowego, żeby chcesz, żeby wprowadzili 5G, żeby tu było, rozumiesz? Przyjechaliśmy na miejsce i okazało się, że po pierwsze nie ma Wi-Fi, a po drugie internet LTE, który mamy tam wszyscy w komórkach. No niestety sygnał jest bardzo słaby, bo dom był w środku lasu. W związku z tym jedziemy do restauracji pewnej znanej amerykańskiej sieci fast foodów, żeby tam dokonać wrzutki pierwszego vloga. Okazało się, że jednak ten internet, ten hotspot nie jest wcale stabilny, jest mniej więcej tak samo zły jak u nas w domu. A na domiar złego wydarzyłem się po raz pierwszy raz. Pierwszy raz wydarzyła się taka rzecz, że zerwało mi połączenie z internetem w trakcie w ogóle uploadu i cały upload, chodziło akurat wtedy o vlog, po prostu przepadł. W związku z tym ja stwierdziłem, że nie ma co marnować czasu, jedźmy do Gdyni. Zadzwoniłem do mojego kumpla Krzyśka, Carlosa, którego serdecznie pozdrawiam. Zadzwoniłem do niego, mówię, słuchaj, przyjedziemy do ciebie wrzucić jedną rzecz na YouTube'a, czy nie masz nic przeciwko? On powiedział, nie, wpadajcie. Na tym wyjeździe wszystko działo się spontanicznie, totalnie z minuty na minutę zmieniała się koncepcja. Preorder początkowo mieliśmy w ogóle puszczać razem z pierwszym vlogiem. Także na początku nie mieliśmy nic, założenie było takie, żeby wszystko zrobić na tym wyjeździe, więc nie mieliśmy okładki, nie mieliśmy tracklisty, bo te numery powstawały. Nie daliśmy rady po prostu przygotować wizualizacji merchu. Stąd też właśnie w ogóle pierwsze chyba opóźnienie w historii SBM. No sprzedaliśmy 10 tysięcy sztuk. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny wynik jak na 6 dni sprowadzenia sprzedaży. Także super. No. Jest to na pewno, jeżeli chodzi o czas i ilość, rekordowy w ogóle preorder dla naszej firmy. Nigdy w ciągu 6 dni nie sprzedaliśmy tylu płyt. Ja tak naturalnie nie wychodzę, nie? Tak zawsze jak kamera się włącza, tak będę chodził. Faktycznie był to taki rytuał wyjazdowy. Znaczy nie chodziła tam jakaś sztywna grupa, każdy mógł do nas dołączyć oczywiście, ale jakoś osoby, które były w grupie melanżowej, oczywiście spały jeszcze wtedy. Szliśmy tam w grupie przeważnie takiej, że byłem tam ja, był tam Szyman, był tam Białas, był tam Johnny. Witam na naszym jeziorze, tu mamy świetny przykład młodych kijanek. Każda stanie się żabą kiedyś. Staliśmy chwilę nad jeziorkiem, pomyśleliśmy, pooddychaliśmy świeżym powietrzem i wracaliśmy natchnieni pracować. Nie no, już naprawdę, jeżeli się oni jeszcze nie wyszaleli, no to już stąd na odwyk. No kurwa. Ten dzień przyniósł też pokazał jakby mniej więcej z jakiej rangi wyzwaniem będziemy się mierzyć, jeżeli chodzi o wydajność i możliwości organizmu. Ponieważ chłopaki usiedli w salonie i postanowili przestudiować całą dyskografię Chief Keefa. Że my z Wajczorem jesteśmy zatwardziałymi fanami Chief Keefa. No bo jak większość takich młodych raperów zapytasz teraz, dzisiejszego pokolenia z polskiej muzyki, albo nawet z zagranicznej, jakbyś pytał, bo też się często wypowiadają, no to on jakby zapoczątkował to, co dzisiaj się słucha. To jest tak jakby jego ten vibe, no.
Ja to stary mało trapu słucham, wiesz, powiem ci. Ja to bardziej stary takich słucham starszych numerów, jakichś na samplach, no. Takie mi jest brzmienie bliższe, ale stary, powiem ci, że pomału odkrywam nową szkołę. Na maksa rozkręcili ten głośnik żółty, to napierdala, no. Usiedli tam we trzech i ci w kipa chyba, nie wiem, 40 kawałków siedzieli i rapowali ciągiem. Mata był słuchaczem tej dyskografii, siedział i przysłuchiwał się temu, co tam leci, a White i BTO w zasadzie patrzyli cały czas na niego i jakby sprawdzali, czy chłonie wszystko z odpowiednią uwagą i czy mu się to podoba i tak dalej, i wprowadzali go w ten świat, jakby pilnowali, czy jego uwaga, aby na pewno skupiona jest na Chief Keefie. Dzisiaj jesteśmy w takich składach, że są ci, którzy wczoraj się relaksowali i ci, którzy się nie relaksowali. I w których my jesteśmy? No my jesteśmy w tych zrelaksowanych. Podzieliliśmy się na dwie grupy, w zasadzie na grupę melanżującą i niemelanżującą. Lub też mało melanżującą. To była moja propozycja w ogóle. Powiedziałem, oni melanżowali do czwartej, nie mogłem spać, no to teraz oni nagrywają ze sobą, a my nagrywamy ze sobą. Bielas się powiedział, że tak, że to dobry pomysł. No wiesz, mordo, o co chodzi, to kurwa nie jest jakieś sanatorium zajebane, tylko normalny, fajny wyjazd. Były dwie grupy, my byliśmy w tej alkoholowej oczywiście, no jakby... Też trudno nie być w alkoholowej. Wiesz, no nie oszukujmy się, no na Morganie śpiewam, żeby butelki łychy zamiast zniczy. No to co, ja to sam no i piłem, no po prostu piłem. Ja byłem oczywiście w tej, powiedziałeś sportowej, to dobrze, w tej sportowej. Melanżowej. Ja byłem akurat w grupie sportowej. Zdecydowanie byłem w grupie melanżowej. No ja byłem, wydaje mi się, zdecydowanie w drużynie melanżowej, no. Ja byłem w tej drugiej grupie. Półtora nogi miałem w grupie melanżowej, a pół stopy po prostu stało w tej niemelanżowej. Właśnie alkoholu nie było jakoś bardzo dużo, u nas przynajmniej, a wszyscy myślą, że my najwięcej pijemy. My pijemy po prostu powoli. Ja jestem lekko zawiedziony postawą zarządu. Chłopaki przesadzili bardzo i nie wstawali na nagrywki. Tak naprawdę to był sam początek, mieliśmy rozgrzebany jeden numer, więc stworzenie płyty stało pod bardzo dużym znakiem zapytania. A ja, że czułem się odpowiedzialny za tę płytę i za jej powstanie. Bardzo mi zależało na tym, poza tym, żeby ona powstała. No bo wiedziałem, że będzie bardzo dobra. Więc postanowiłem z chłopakami, że tak powiem, przerobić trochę mocniej, żeby wiedzieli, że nie żartuję i żeby po prostu zmotywowali się do działania. Trzeba robić piosenki i tyle, trzeba udowodnić swoją wartość muzyką, no. Obrywało się BTO tak naprawdę najbardziej. Dostałem po prostu od Białasa pewną reprymendę, na którą byłem gotowy odpowiedzieć, tylko że po prostu mój stan świeżo po przebudzeniu i jakby stan mojego głosu nie był w stanie po prostu przebić jakby pewności zarzutów Białasa, więc użyłem może z trzech słów, zaciąłem się i po prostu stwierdziłem, że to nie ma sensu, że pogadamy sobie jak do końca się rozbudzę, no ale po prostu trafiło wszystko na mnie. Zaowocowało to kawałkiem A nie pamiętasz jak, który jest największym hitem Hotelu Mafia. Zbuntowana młodzież postanowiła pokazać swoją siłę. W pierwszej postaci ta piosenka była kompletnie inna i zaczynała się wersami: wszyscy krzyczą jebać system, jebać policję, a sami zgotowali nam tu kurwa prohibicję. Jebać! I tak zajebiście wypił im policję. To były pierwsze wersy, które powstały jakby, które ostatecznie nie weszły, aczkolwiek to od nich się zaczęło według mnie. Jeżeli refren zapamiętujesz, znaczy, że jest dobry. Jeżeli nie zapamiętałeś refrenu, to znaczy, że jest chujowy po prostu. Łączy nas coś więcej niż alkohol. Mówili nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą. Nie jestem robotem. Jak to było? Nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą. O! Nie jestem robotem, chcę odpocząć. Nie jestem robotem, mam świadomość, że... Białas powiedział, że zajebisty numer, że jednak nie ma bana na alkohol. Dostaliśmy, wiesz, prohibicja została odwołana. Powrót króla. Chciałbym bić całkiem sporo też odjebać. Ty chcesz bić moje grono i ze mną na melas. Białas nam oddał to, co nam zarekwirował dzień wcześniej. Znaczy po tej nocy, znaczy się pamiętnej. Oddał nam i to już było takie, wiesz, oficjalne podanie ręki, to był nasz traktat wersalski, wiesz o co chodzi, to było nasze pojednanie ponowne, jesteśmy znowu w zgodzie i dostaliśmy pozwolenie na to, żeby kupić bardzo dużo alkoholu na rzecz klipu oczywiście, nie? Nie jestem robotem, mam świadomość, że wchodzę jak jego mąż, chwiejnym krokiem, ale to nie wołanie o pomoc. Nie ma tam w zasadzie żadnej historii, wszystko co jest w klipie, jakby nic nie było tam wyreżyserowane,
wszystko po prostu, to co się działo jest zarejestrowane i zostało użyte. Nie mieliśmy też jakoś bardzo dużo ujęć, więc myślę, że 90% tego co się działo na ujęciach je, po prostu znajduje się w teledysku. Uważaj z kim tańczysz, abstynent, to nie you can dance. After party w trakcie pracy, a po pracy before jest flex, flex. Wstałem, bo myślałem, że jest 18.46. Ojej, z pobudką Maty chodziło o to, że chcieliśmy już nagrywać numer, a Michałek spał niestety. No i nie dało się z Michałkiem nagrywać numeru, ale udało się go za to obudzić. Michał, jest 18, trzeba wstawać. Wstajemy, zapierdalamy, no. Która jest godzina? 18. No ja nie wstawałem najwcześniej, no tutaj muszę się przyznać, tak? No może to nie było najbardziej profesjonalne podejście, ale wydaje mi się, że dzięki temu też jakby... Dzięki temu to nas też tak zmotywowało, to nam jakby tak... Michał, to... A Michał teraz... Napijemy się piwka? No, ja właśnie nie mam, bo mi też wytnie. No to zaraz się znajdę. Na piwko kogo bym zabrał? Na piwko zabrałbym człowieku Lexi Chaplin. Pozdrawiam cię, Lexi, jak to oglądasz. A właśnie, jeszcze jedno pytanie za 100 punktów. Kto się wypierdolił na drzwi i złamał tam... Zamek. Drzwiami. Zamek. No i teraz nie ma tego, teraz jak się rozpierdolę, to będziesz... Ja wiem, będziesz ale... 60 koła, jak się rozpierdolę. Nie ma znaczenia, no po prostu z ciekawości. Albo nie wyjdziesz, Jakub. To chuj w te drzwi. Przyznaj się, mało lat. Nie mogę się wysprzęgnić. To jest test po prostu. Mnie nie było przez rozpierdalanie drzwi, to jest najlepsze. Nie, no wiem kto, ale nie powiem. Powiedzmy, że ja. Dzisiaj, używając tego czystego, cudownie wyglądającego testera, paczki chipsów w porze tosta o niepowtarzalnym smaku czakalaka. W gotowaniu jest jak w muzyce, jak improwizacja jazzowa, prawda? Jazzman nie wie, co zrobić za 30 sekund. Tak samo ja w kuchni improwizuję, widzę kukurydzę, to dodam kukurydzę do budyniu. Bardzo dobrze. Na chuj tam ogórka włożyłem. Yeah. Naprawdę, widzę bardzo, bardzo poważne podobieństwo pomiędzy światem kulinarnym, a światem muzycznym i ogólnie światem sztuki, bo gotowanie to też sztuka. Problem zrobienia okładki, znaczy problem, wyzwanie zrobienia okładki towarzyszyło nam w zasadzie od pierwszego dnia. Dwa czy trzy dni omawialiśmy, jak ma wyglądać okładka. Nie mogliśmy się zebrać, umówiliśmy się o 12 na tworzenie okładki. Finalnie nikt nie przyszedł na to zebranie. Był taki pomysł, żebyśmy wszyscy weszli na Golasa do jeziora. Był pomysł, żeby wejść na Golasa do sauny. Bo ja się obudziłem i nagle podjeżdża jakiś chłop, nie? Ja taki, no, wczorajszy, no bo jeszcze nie zdążyłem się nawet opłukać, wiesz, no wyszedłem się przywitać z ludźmi. Wychodzę. Kurwa, ty no nie musiałeś, ale gdzieś jest... Jeszcze? Jak nas odnalazłeś? No bo mamy pizzerię tutaj niedaleko was. No chłop uratował nam wtedy akurat obiad. Przywiózł nam pizzę, chciał zrobić sobie z nami zdjęcie, więc stwierdziliśmy, że zajebiście, to upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu i... No i zrobiliśmy to zdjęcie i rozwiązanie przyszło do nas. Tylko cię wkurwią stafią, to niby tylko zabawa, bo kobieta nigdy nie będzie zabawką. Jeszcze raz. Na początku on miał się nazywać, on był o... choreografii. Przecież to jest kurwa dla kobiet, w sensie, dla silnych kobiet. A. Dla moich sióstr, tak jak dla moich braci, wiesz co chodzi. Powstał tekst, ja zaśpiewałem refren i chłopaki się zgodzili, że dobra, robimy w takim razie o dla moich sióstr, no i zrobiliśmy. Chociaż bardzo chcą, tamte typy się nie mogą z tobą jebać. Się nie mogą z tobą jebać. Refren niezrozumiały, myślę, przez dużą część ludzi, a jakby przełożyć go bezpośrednio na język angielski, przetłumaczyć, to byłby od razu bardzo zrozumiały, więc myślę, że jest niedoceniony, mógł zostać jeszcze bardziej doceniony, ale to jest kawał naprawdę dobrej muzyki. Stwierdziliśmy, że zdążymy wybrać się do Gdyni, która jest pięknym miastem, i zdążymy nakręcić tam teledysk przed zachodem. Pokaż im, na co ci stać, pokaż im, że nie mogą obok stać, to dla moich sióstr. Mała jesteś silna, rzuć tym w górę oraz w dół, tak jak winda. To jest winda czy pinda? No winda, kurwa. Co pinda? Dojechaliśmy do Gdyni, nie mogliśmy w ogóle znaleźć żadnych miejsc bez ludzi, ponieważ to był odwrót już po lockdownie COVID-19 i już trochę zrezygnowani. Nakręciliśmy kilka ujęć na parkingu, też wracaliśmy i nagle zobaczyliśmy, że jest bardzo fajny parking, taki
piaszczysty. Później nakręciliśmy kilka ujęć jeszcze pod domem, nakręciliśmy tam kilka kadrów z podróży i tak powstał ten klip. Ze świetnym tańcem, który na tarasie zaprezentowaliśmy, z Białasem i z White'em. Czy nie będą tak? Tyłem? Jak jebany up and down. Nie, one będą tak. Tak wiesz, to za mój ciut. Widziałem w ogóle ostatnio, że zostało to gdzieś wyciągnięte na jednym z takich memowych kont na Instagramie i właśnie to zostało tam podłożona jakaś inna muzyka pod to. No i też zaczęli do mnie pisać w ogóle ludzie, gdzie się nauczyłem tak świetnie twerkować, a to jest po prostu kwestia tego, że przytyłem i mnie spodnie bardziej opinają, w związku z tym lepiej było może to widać te ruchy dolnymi partiami ciała. Nie ćpaj. Bardzo długo szukaliśmy bitu i w końcu znaleźliśmy od właśnie Pawła Kacperczyka. Paweł Kacperczyk puszczał bity, które miał już przygotowane wcześniej. I wśród tych bitów był ten bit, który finalnie trafił do tego utworu. Bardzo przyjemnie było mi skonsumować jego fragment, więc odpowiedź brzmi bardzo, bardzo siadł. Generalnie nabijamy, jak można fajnie spędzić czas zamiast ćpania. To jest motyw przewodni kilku słów. No i potem siedzieliśmy z Matą na ganku i freestylowaliśmy pod ten bit. No i wyfreestylowaliśmy ten refren. Nie ma raju bez węża! Nie ma! Rozpierdalałem! Potem w ogóle się okazało, że później sobie dopiero to przypomniałem, że to jest follow-up do kawałka Białasa Suka Blać. Chociaż mam duże uszy, krzywe zęby, umiem dokurwiać bębny. I wszyscy właściwie polecieli na tym bicie tak... Nie no, żeby ich nie obrazić, po prostu zwyczajnie, swoimi tam głosami. Też chłopaki chcieli zrobić coś nowego i właśnie na takim bicie polecieć swoimi głosami. A ja chciałem polecieć punk rockowo i pamiętam, że z Januszem i z Pawłem Kacperczykiem i z Maćkiem się kłóciliśmy, że ta moja zwrotka nie pasuje do reszty i że mam nagrać tak jak właściwie oni. I bardzo dobrze, że się wykłóciłem z tego, bo teraz po czasie strasznie mi się podoba moja wersja tego, co nagrałem. Z klipem było tak, że no, kończyliśmy robić ten numer, wszyscy już byli naprawdę padnięci. Już z tego co pamiętam, to w ogóle Adi Nowak poszedł spać. I nagle przychodzi do mnie Solar i mówi: ej stary, musimy zrobić do tego klip. Ja pytam, kiedy? No jakby jest pierwsza w nocy, nie ogarniemy nikogo, nie ma właściwie pomysłu na ten klip, co robimy. On mówi, nie no stary, to musimy ściągnąć jakiegoś gościa. Moher, który mieszka w Gdańsku, więc stosunkowo niedaleko, godzinę drogi czy coś takiego. Okazało się, że właśnie kończył montaż jakiegoś klipu, była godzina trzecia w nocy i też jakieś pił sobie piwo, ale zgarnął kolegę, który przyjechał z nim, przywiózł go. Przyjechał i po prostu jakby myśleliśmy, jak zrobić ten klip, więc i to chyba ja wtedy Karol powiedział, że będziemy biec i ja stwierdziłem, że chodźmy tam w pole po prostu i rzeczywiście... Ktoś puszcza kawałek? I chcemy nagrywać i Janek mówi, dobra, to na słowo pardon, wszyscy się cofamy i zaczynamy biec po polu, a kamerzysta za nami. I w ogóle to dosłownie ten pomysł, jak widzicie to, że biegamy na tym klipie, wpadliśmy na niego 5 sekund przed dosłownie zaczęciem klipu. Pobiegliśmy sprintem w grząskie, ciemne, zaorane pole kartofli, na którym na pewno nie było równo i na którym na pewno było łatwo o kontuzję. Nie chcemy mówić też, że byliśmy do końca trzeźwi, bo nie byliśmy i biegaliśmy po polu, które było bardzo nierówne, tam były jakieś też... jakaś woda tam gdzieś pływała. Ja się wywaliłem też nieraz, Janek chyba, czy ktoś na pewno, ktoś padł do wody. Wróciliśmy z tego biegu wszyscy do kolan, mokrzy i upoceni, ale no kurde, efekt mi się wydaje, że wszystkich na maksa zdziwił. To był tylko jeden take, z którego to zostało ulepione. Nie ćpaj! Nie ma raju bez węża! Nie ma raju bez węża! Nie ma raju bez węża! Dostaliśmy informację, że to Janusz Walczuk się rozpierdolił na to, gdzie my się znajdujemy. I to wszystko tylko i wyłącznie jego wina. A wczoraj go propsowałem. Na czole. Wyszedłem, zrobiliśmy sobie zdjęcia, pogadaliśmy sobie śmiesznie. Fajne dzieciaki. Siemanko! Gdzie, chodź. Siemanko, z tej strony BDS Wajrem 5, pozdrawiam całe Łabi Dudajdaj. Czasami stary... Jest tak, że fani stary przynoszą jakieś prezenty. Dostaliśmy od fanów przed chwilą właśnie prezent, dziękujemy bardzo. Co to jest? Kaszubskie nuty. Dobra. Ej, to feta jest? No i to były też kaszuby, więc ludzie też są tacy, jakby bardziej tacy
dużo serca mają po prostu. I to było czuć też, że ci młodzi też mają dużo serca. Jak przychodzili do nas, to zawsze było miło. Bo Kamień to jest nasza nacja, tak racja. To nic, że tu się nic nie zmienia. Moje serce tak ja jestem z Kamienia. Wizja lokalna to był pomysł BDOS-a. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak on na ten pomysł wpadł. Ja to zaproponowałem w formie żartu, a Solar chyba wtedy powiedział, o dobra, to może być mocne. No i zrobiliśmy. W sensie zrobili chłopaki z Kamienia wizję lokalną. Słuchałem. Bardzo fajna ta wizja lokalna. Tylko, no tak jak ci mówię, ja nie za bardzo lubię marihuany. Wiesz dobrze, że nie przypadam za narkotykami. Więc ta zwrotka tego Badmana 420 to średnio mi siedzi. Kup to, skurcz to, zwin to, zjaraj! Blanty wielkie jak moja pała! Jak hip-hopowi ziomale zaczęliśmy bujać się do bitu, każdy przewinął swoją zwrotkę, której oczywiście nie pamiętał, bo zwrotki nagrywaliśmy może w 5 minut, pisane one były może w 2 minuty, bo to był czysty freestyle i czysta zajawa. Zawsze! Jak piwko z blantem! No ale ogólnie na plus, fajnie, że takie akcje powstają, fajnie, że chłopaki robią swoje rzeczy, nie? Na bicie Urbka to zrobiliśmy swoją drogą. Także bardzo fajna, klasyczna postać, która w czasach, kiedy hip-hop tak brzmiał, funkcjonowała bardzo prężnie. Pozdrawiamy. Jesteście gotowi? O, no tamto już było wielkie pożegnanie, no na pewno było, przyszło bardzo dużo ludzi, dostaliśmy bardzo dużo pozytywnej energii. Tam, stary, przyszło masa ludzi, no moim zdaniem, stary, to było szaleństwo. I nagle Lanek mówi, wykorzystajmy ten tłum, wiesz, nagrajmy z nimi piosenkę, nie? No i chcieliśmy to na początku zrobić iPhone'em, bo już tak zrobiliśmy właśnie przy Hotel Mafia, a Lanek mówi, nie, kurwa, ja potrzebuję tutaj pojemnościowy mikrofon. Wziął stroboskopy, ustawił wszystkich za płotem naszym, stanął na taboreciku i co? I zaczął machać. Wymyśliliśmy szybko frazę, to chyba Solar wymyślił w ogóle frazę znowu razem, a Lanek wszystko ograł. Znowu razem! Znowu razem! Znowu razem! Znowu razem! Omnisy mije moje! Śpiew gardłowy. Nie wiem, jak on to robi, ale on robi tak, że długo siedzi w ciszy w zasadzie i albo jakieś składa pojedyncze elementy nuta po nucie i jakby jak się obserwuje jego pracę, to nie wiadomo do końca, co z tego będzie. To jest tak jakby nie wiem, stawiał na płótnie jakąś kreskę, odwracasz się na 3 sekundy, patrzysz, a tu nagle jest cały obraz. I mniej więcej taka była sytuacja, że Lanek wstawiał kreski, nacisnął spację i nagle wyłonił się z tego ten beat i po prostu rozjebało nas to totalnie. Chcesz czy nie chcesz, jestem częścią pierdolonej historii! Ten beat dla mnie jest, nie wiem, można tak przeklinać, pierdolonym mistrzostwem, to tak powiem. Opisuje to na pewno sytuacja taka, że jak ja nagrałem swoją zwrotkę, to Lanek wbił do studia po prostu i porwał swoją koszulkę w pół i niestety nie nagrało się to, i bardzo żałowaliśmy. To było już takie postawienie kropki nad i jakby tak samo jak mocno rozpoczęliśmy wyjazd, tak samo mieliśmy wrażenie, że skończyliśmy go czymś naprawdę mega grubym. Po prostu dałem z siebie wszystko. Ja ile miałem siły, ile miałem w sobie kreatywności i pomysłów, to dałem z siebie wszystko. Jeśli ludzie tak twierdzą, to bardzo mi miło. I zapraszam po prostu na kolejne edycje Wyspy Miłości. Z hotelu Mafia. Później, kiedy Lanek nagrał ludzi, to w zasadzie w tym domu rozpoczęła się impreza. Większość tych ludzi weszła do środka, na ganek. My tam wywiesiliśmy karteczkę, nie? Słuchajcie, robimy trap, robimy muzykę, tam kończymy o tej godzinie, tam bez sugestii, ale oni już wiedzieli, przyszli, stary, czekali. Być może zostało to zauważone przez jakieś sąsiedztwo. No i przyjechała policja. Kryminalni. Matka, żona policjanta przynosi do hotelu planta. Mówi Michał, fajna dziarka. Dzięki, mama, muszę już spierdalać, żeby nakurwiać z fanami wiadra. Sytuacja taka, przyjeżdżają stary parę samochodów. Coś tam wychodzą stary goście, na ciemno ubrani, stary w czapeczkach. My jeszcze nie wiemy, o co chodzi, stary. Podchodzi typeczek trochę bliżej i nagle stary coś zabłysnęło, nie? Psz, 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 psz. Mówimy, kurwa, tak, co jest grane? Gościu tam do nas mówi, czy możemy z właścicielem domu porozmawiać. Ale my tak, kto mówi, co jest grane, tam kryminalna policja, my takie. No zainteresowali się tym, no ktoś wezwał, bo raz, że ludzie krzyczą przed bramą, dwa, że jakiś wariat bez koszulki z bronią coś krzyczy. Pobiegłem szybko, stary, do domu. Wchodzę, szukam, stary, jakiejś starszyzny, wiesz, no bo ja taki wystraszony, stary, a dopiero co przed chwilą, wiesz, robiłem takie rzeczy, co nie powinienem rozmawiać z policjantem, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, stary. Więc, stary, szybko tam pobiegłem i puszczam, stary, info, nie mówię, co jest grane. Ja akurat stałem wtedy przy
przy bramie wjazdowej i widzę, że podchodzi szereg mężczyzn i pytam się, panowie też po autografy? Okazało się, że nie. Ale co, no wyszedł Jarek, który jest po prostu wielkim skurwysynem, no gość ma ze 3 metry wzrostu i 2 metry szerokości i oni się totalnie obsrali i odjechali. No. Trochę przerażony podchodzę do nich, ale o co chodzi? No, zaczęliśmy sobie rozmawiać, oni powiedzieli, że bo jakby ta historia jest trochę lżejsza niż ludzie myślą. Po prostu spisali mnie, zapewniliśmy, że jakby nie robiliśmy tego przed ciszą nocną. Też zgromadzenie nie miało 150 osób. Panowie się rozjechali. Chowam się pod łóżkiem Blanka i stąd nagle pały odjechały po spisaniu dowodu Jarka, dziwko narka. SP Mafia! No kurde, wyjeżdżałem stamtąd z takim wrażeniem, że zrobiliśmy coś naprawdę zajebistego, coś czego jeszcze nie było. Czułem ogromną satysfakcję przede wszystkim. Byłem bardzo zadowolony, że udało nam się tę płytę zrobić i że jest ona tak dobrze przyjmowana. Przede wszystkim udało się zintegrować, połączyć te nasze dusze, artystów, którzy tam wszyscy byli, to cudowne, cudowne. Naprawdę teraz czuję, że jesteśmy po prostu jednością, jakby rodziną bardziej. Dużym pozytywem i dobrą stroną tego wszystkiego była spontaniczność tego wyjazdu i tego, że wiele rzeczy nie było zaplanowanych. Pewnie część spraw mogłaby się wydarzyć lepiej, sprawniej, można byłoby je zrobić inaczej, już teraz wiemy, co można usprawnić. Natomiast to na pewno było, jakby wszyscy byli zaskoczeni tym, że tak dobrze się dogadują i że tak sprawnie idzie praca. Udało się zrobić zajebistą płytę. Nie wiem, czy jest tam coś, czego się nie udało. Mi się wydaje, że udało się więcej zrobić, niż planowaliśmy tak naprawdę. Na początku miało być dwa numery dziennie i vlog. No i to robiliśmy cały czas, a dodatkowo wzbogaciliśmy to wszystko o klipy. I dodatkowo to miało być 10 piosenek bodaj, wszystko, a jest więcej. Czy coś bym zmienił? No nie, no kurwa. Było zajebiście. Nic bym nie zmienił. Co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić? Udało się zrobić płytę przede wszystkim. To jest... Taki był cel i się udało. Nie udało się pojeździć na... Na rowerkach i popływać na kajakach. Nie mieliśmy czasu, bo robiliśmy kawałki. Myślę, że jest tam parę wartościowych utworów. No kurde, odjebaliśmy kawał dobrej roboty po prostu. No kosztowało to nas wiele wyrzeczeń i przede wszystkim obciążenia psychicznego, żeby to wszystko dowieść. Ale zrobiliśmy to i czułem się na pewno taki podekscytowany, myślę. Czułem się spełniony przede wszystkim. Niedosyt. Że ten tydzień to za mało, nie? W ogóle to powinniśmy się tak na miesiąc spotykać naprawdę i żeby powstawały, nie wiem, dwie, trzy płyty. Ale no, wiem, że coś się szykuje następnego, dokładnie nie wiem kiedy. Chyba nie możemy na razie też zdradzać pewnie. Hotel Mafia, no myślę, że wróci. No, myślę, że nie ma możliwości, żeby nie wrócił, bo wszyscy są z tego, myślę, że jednym głosem. Wszyscy powiedzą, że są zadowoleni z tego wyjazdu. Hotel Mafia, jestem przekonany w 100%, że się powtórzy. Nie wierzyłbym w to, że się nie powtórzy. Myślę, że głupotą byłoby go nie powtarzać. To, jaki klimat zbudowaliśmy podczas wyjazdu, to, w jaki sposób artyści się odblokowywali, to, w jaki sposób działali, było absolutnie niesamowite. Mam nadzieję, że Hotel Mafia wróci. Na pewno. Na pewno. Nie wierzę w to, żebyśmy nie wpadli na kolejny i jeszcze kolejny szalony pomysł i nie powtórzyli tego. Nie, Hotel Mafia nie wróci. Ale miejmy nadzieję, że nie. Na pewno wróci, stary. No nie ma opcji, żeby nie wrócił. Bym się obraził na was, jakby to nie wróciło, naprawdę. Znaczy, głównie to nie od nas zależy, ale myślę, że tak. No jakby to jest taki sukces, że na pewno. A chcielibyście, żeby wrócił? Na pewno. Pewnie, że tak. No nie wyobrażam sobie, żeby tego nie powtórzyć. No to jest tak jakby, nie wiem, no... Tak jakby uprawiać seks tylko raz w życiu. Jachu, a kto rozpierdolił drzwi? To już jest ostatnie pytanie? Tak, tak. To dziękuję bardzo. Ale kto rozpierdolił drzwi, bo powiesz? Nie, no, wiesz, to jest... Po prostu daj mi spokój, no. Dobrze wyszło? Nie stresowałem się, jąkałem się? Pozdrawiam, mamo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. To co, to przelejesz mi te 20 tysięcy za wymiar. Zajebiście, mi się, wszystko fajnie. Ale powiedz, dobra, powiedz. Daj mi spokój, to był ram rapowanie, kurwa, chłopie.